biegi z niestandardowymi przeszkodami, kilka godzin trudu i wysiłku fizycznego. 13 maja na Górce Środulskiej odbył się ekstremalny trening Spartan Race. Dzisiaj jest wydarzenie, trening przygotowawczy do Spartan Race, do biegu przeszkodowego, ekstremalnego, terenowego. Są tutaj podstawowe przeszkody, które występują na tych zawodach. Na każdych szczeblach występują coraz to inne, nowsze przeszkody, by bardziej utrudnić im zadanie pokonania tej trasy. Dzisiaj właśnie ludzie mają przyjść bawić się, spróbować swoich sił w takich właśnie zawodach, w takiej właśnie organizowanej imprezie, pokonać swoje własne granice, zobaczyć jak to wygląda i gdzieś mobilizować się do aktywnego spędzenia czasu. W trakcie takiego biegu w ogóle nie myślimy o tym, co się dzieje wokół nas, tylko resetujemy się, wychodzimy ze swojej strefy komfortu i jest bardzo pozytywny efekt takiego treningu. W treningu brali udział uczestnicy w różnym wieku. Biegło się bardzo dobrze, pogoda dopisała, więc to był duży atut. Też bałam się na początku, że będzie duży podbieg, jak rzucili taką zajawkę na internecie, że mamy na stoku, robimy trening, ale okazało się, że całkiem dość przystępny dla mnie stok. Ponad 2 miesiące bardzo do mocnych treningów się przestawiłam, także to mi dało tutaj zwycięstwo. Przygotowanie jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Biegamy trochę także ze znajomymi, także były Runmagedony, były Barbariany, także jest dobrze. Forma leci w górę. Ruszcie się z domu. Naprawdę na początku będzie ciężko, ale zobaczycie, że później zobaczycie efekty i sami będziecie chcieli wyjść z domu i założyć czy buty i pobiegać, czy nawet wyjść na rower. Współorganizatorem imprezy było miasto Sosnowiec.